Teportalprawy.pl. Można było tak? Komentarz na temat dzisiejszej uroczystości. Dlaczego Państwo się tutaj zebrali? Bo jest 1 maja, Święto Pracy, a my jesteśmy lewicą. Tak, a jakie są podstawowe wyzwania stojące, które trzeba zrobić, żeby ulżyć bytu ludziom w Polsce? Po pierwsze, zlikwidować lichwę. Po drugie, wprowadzić wyższą godzinową stawkę niż 12 zł. Myślę, że 15 na początek, bo ludzie w dużych miastach przy 12 się nie wyrabiają. Część już ludzi tyle zarabia i to nie wystarcza. Wreszcie trzeba uruchomić tanie budownictwo czynszowe mieszkaniowe, a przestać dopłacać do kredytów hipotecznych ludziom, którzy widocznie się dobrze mają, skoro ich nabranie takich kredytów stać. Nie widzę powodu, żebyśmy z naszych podatków napychali kieszenie deweloperom i bankierom. Wreszcie trzeba trochę ukrócić władzę bankową, bo banki się zachowują nieprzyzwoicie, pod byle pretekstem licytując ludziom jedyny dach nad głową. Myślę również, że coś trzeba zrobić, żeby te wszystkie umowy jednym aktem, takie niby cywilnoprawne, zamienić w umowę o pracę, po to, żeby wszyscy, a nie tylko nieliczni, mogli jeździć na urlop. Maszyny się, że tak powiem, konserwuje, a człowiek pracuje na okrągło. No nikt tego nie wytrzyma. I to się zwróci w oszczędnościach na służbie zdrowia, bo człowiek, który przez cały rok pracuje latami bez urlopu, w końcu sięgnie po tą służbę zdrowia zupełnie niepotrzebnie, bo gdyby wypoczywał, to by nie było konieczne. Pan od wielu lat porusza te tematy, kwestie socjalne, praw pracowniczych. Jak pan ocenia te partie główne, lewicowe, które, czy one są zainteresowane tą tematyką, czy mają jakiś inny przekaz dla ludzi? Ja myślę, że one właśnie dlatego, że nie mają przekazu, to nikną w oczach. Tutaj chlubnym wyjątkiem w tej warstwie retorycznej jest partia Razem, która wzoruje się na zachodniej socjaldemokracji. Natomiast chcielibyśmy ich zobaczyć razem z nami w działaniu, bo na razie oni tylko głoszą ten program, a dobrze, gdyby go zaczęli realizować. Mam takie pytanie, czy polska lewica, czy to jest ważna kwestia, żeby polska lewica odwoływała się na przykład do tradycji międzywojennej, patriotycznej PPS, czy na przykład do tradycji perelowskiej, postkomunistycznej? Wie pan, obie tradycje mają swoje wady i zalety, wie pan. No, trudno wylać z kąpielą cały dorobek Polski Ludowej, bo ludzie, których ja znam z mojego pokolenia, no, ze łzą w oku wspominają, jak co roku jeździli w ramach funduszów czasów pracowniczych na 30-dniowe urlopy, tak? Wiadomo, że były tam i wady, i zalety. No, niewątpliwie życie w PRL-u może było bardziej szare, ale było bardziej znośne dla większości ludzi. Nie było taką traumą, jak dzisiaj króluje depresja, tak? Natomiast oczywiście no, z jakichś powodów ten PRL upadł. Myślę, że elity PRL-owskie już nie chciały socjalizmu. Na tym polegał problem. I potem się uwłaszczyły. Tak? Natomiast tradycja międzywojenna to jest tradycja bardzo szeroka. Ona idzie od komunizmu po socjalizm, PPS, lewica, ale to jest również tradycja przed niepodległością, czyli rewolucji 5 roku. I to jest ta tradycja, gdzie się święci tą rocznicę rewolucji w Łodzi jeszcze do dzisiaj. A no bardzo święta, bo to jest tradycja takiego upodmiotowienia ludzi pracy. I to, że Piłsudski mówił, że on dojechał na przystanek Niepodległość czerwonym tramwajem, to być może dlatego, że tramwajem żadnego innego koloru tam się dojechać nie dało. A pytanie, jak pan ocenia to, że dzisiejsze postulaty lewicy są zabierane, PiS w pewnym stopniu przejął. Pojawiają się także wśród środowisk nacjonalistycznych takie ugrupowania wrażliwe społeczne. Dzisiaj będą demonstrować autonomiczni nacjonaliści. Czy to jest dobre dla praw pracowniczych, czy stanowi jakieś zagrożenie? Wie pan, no problem polega na tym, że my mówimy o podziale na biednych i bogatych. Wszyscy ci, którzy chcą nas dzielić według tych podziałów narodowych, religijnych, rasowych, zaciemniają ten najważniejszy podział, przez co osłabiają ostrze walki o prawa ludzi pracy. Czyli ich istnienie jest szkodliwe dla osiągnięcia celu? Nie, ja myślę, że akurat w przypadku PiS-u, który jest ugrupowaniem chadeckim, to, że oni przełamali pewne tabu, to jest pozytywne. Ja po prostu, ja to nazywam, jak imć pan Zagłoba, wola boska czyniona rękami Tatarów. A jeszcze z bieżących tematów, jak pan ocenia KOD? Czy to jest inicjatywa, która robi coś sensownego dla Polaków, czy... KOD? KOD. Wie pan, to jest dość paradoksalne, bo PiS jest, ten rząd PiS-u jest pierwszym, który jakkolwiek, możemy to różnie oceniać, jak mu się to udaje, ale próbuje realizować obietnice wyborcze i część z nich spełnia, bo te 500 zł w jakiejś mierze spełnia te obietnice. I akurat w tym momencie, kiedy demokracja zaczyna działać,
powstają komitety obrony demokracji. Ja się zastanawiam, czy one nie bronią miejsca u żłobu, a nie demokracji. Czyli bardziej to jest inicjatywa finansjery tych lichwiarzy. Nie, ale tak tego się nie da też skwitować, bo oczywiście pan Petru to jest sektor bankowy i to jest partia wygenerowana przez banki. Natomiast duża część ludzi, którzy biorą w tym udział, to są ludzie, którzy się boją dominacji w życiu publicznym i w mediach publicznych, tej opcji takiej ultrakonserwatywnej, która nie przystaje do takiej współczesnej rzeczywistości europejskiej, jednak ludzie jeżdżą za granicę i nie chcą żyć w takim narodowo-katolickim skansenie. I to także motywacje są niektórych różne. Ludzi są pozytywne. Natomiast skutek jest taki, że staje na czele Petru i zamiata. No. Czyli po prostu wykorzystuje. Jak najbardziej. Dziękujemy bardzo. Pani jest z Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, zbiera Pani podpisy dzisiaj pod... Pod uchwałą. Chcemy złożyć uchwałę do Miasta Stołecznego Warszawy, żeby dalej to wszystko poszło. Chodzi krótko mówiąc o reprywatyzowane budynki. Nie chcemy, żeby ludzie płacili wysokie czynsze, jeżeli budynek zostanie odzyskany. Jeżeli już się niestety nic nie uda z tym zrobić i budynek pójdzie w ręce właścicieli, chcemy, żeby miasto dało lokale socjalne bądź kwaterunkowe mieszkającym tam ludziom. Dlatego, że ludzie mieszkają tam po 40-50 lat i mają zostać na bruku, zawsze płacili czynsz, prawda? A jak z tysiąca złotych czy z 600 złotych robi mi się po 3-4 tysiące czynszu. Proszę nam powiedzieć, jest Pani, na pewno nie będzie Panią nikt posądzał o bycie agentką PiSu, a jest Pani zna dokładnie sytuację tutaj właśnie reprywatyzacji. Czy prawdą są te wszystkie zarzuty wobec ekipy Hanny Gronkiewicz-Waltz, że coś nie w porządku jest z reprywatyzacją w Warszawie? Ja uważam, że tak. A czym się przejawiają właśnie takie patologie? Czym się przejawiają takie patologie? Wydaje mi się, że chodzi o chciwość ludzką, wie pan? Ale czy te domy to odzyskują ich poprzedni właściciele, czy jacyś ludzie niezwiązani z tym? Wiem, że ludzie niezwiązani też, dlatego że rozmawiałam z panią, która nawet nie wiedziała, że toczy się postępowanie spadkowe w jej sprawie. Ona mieszka w Stanach na stałe. Aha, czyli... Tak, a budynek ma być niby odzyskany. A ta pani nawet nie wiedziała, że to jest... Czyli nie odzyskują rzeczywiście właściciele, a jeszcze do tego Miasto Stołeczne traci i tracą mieszkańcy, którzy tam mieszkali. Tak, tak. Na pewno i ci, którzy kiedyś mieli te budanki i również słupy, ludzie postawieni, prawda? A czy te osoby, które tracą możliwość mieszkania w tych domach, które są teraz przejmowane przez jakichś ludzi, czy oni mają jakąkolwiek pomoc zapewnioną od państwa? Żadnej. Czyli od miasta? Żadnej? Żadnej. Ich lądują po prostu normalni, nie żadni alkoholicy w przytułkach? Tak, tak. Bez prawa. Sąd przyznaje eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego. Bez prawa do żadnego lokalu. I tak nie powinno być w naszym państwie. Dziękujemy pani bardzo.